Cześć, dziś mam dla Was odcinek przysypany piaskiem. Jesteśmy w piaskownicy i bawimy się foremkami, grabkami, wiaderkami, wszystko co się może przydać. A ja chciałam Wam pokazać, że te zabawki naprawdę mogą być bardzo fajne, a nie tylko jakiś taki plastik, który szybko pęka. Najpierw zabawki małogabarytowe. Tutaj niezastąpiony jest zestaw kupi. Zobaczcie, to jak spodnie nie są zbyt obcisłe, to wsadzimy to do kieszeni. Tu mamy sitko, tym możemy kopać dołki. I do tego piłka, którą możecie, jeżeli jesteście nad wodą, możecie ją wyławiać, jeżeli jesteście w piaskownicy, możecie, dzieci mogą ją do siebie rzucać, trafiać do celu, do wiaderka. Taka mała rzecz, a tyle opcji zabawy. My nie ruszaliśmy się do piaskownicy bez Bilibo. Też te niewielkie miseczki, bo to jest Bilibo Mini, ich jest 6 w zestawie, o ile dobrze pamiętam. Możecie z nich robić babki, możecie przysypywać piach, możecie budować różne konstrukcje. Bardzo fajna opcja i łopatka 3 w jednym. To jest łopatka triplet. Zobaczcie, tutaj mamy łopatkę, sitko, grabki i jeszcze taki lejek, bo jak tutaj wsypię piach, to on przeleci. O, a jeżeli na przykład wlejecie tutaj wodę, to można ozdabiać zamek z piasku. No i nasze innowacyjne foremki, które też zajmują bardzo mało miejsca, bo się składają w takie coś. One tutaj się nie za bardzo sprawdzą, bo jest suchy piach, ale jak jesteście na plaży i jest mokry, o, to zabawa polega na takim odciskaniu kształtów. I moje ulubione wiaderko. Dlaczego ulubione? Bo jest silikonowe. Zobaczcie, one są w bardzo fajnych kolorach, więc później w domu świetnie się sprawdzą jako pojemnik na kredki albo na przykład osłonka na doniczkę, ale nie waży prawie nic, bo ta rączka waży więcej niż całe wiaderko. Zwija się w taki oto rulonik, który też Wam się zmieści do torebki zawsze. W bagażu nie zajmuje dużo miejsca, nic nie waży, same zalety. I jest bardzo, bardzo trwałe. To na pewno nie jest plastik, który Wam pęknie. Firma Bitoys daje Wam prawdziwe cudeńka, jeśli chodzi o duże zestawy zabawek do piasku. Mamy wózek wyposażony w łopatkę, grabki, foremki, wiaderko małe, wszystko, co Wam się może przydać. I jak wiecie, sam taki wózek jest świetną zabawką Waszych dzieci. Mamy gigantyczne grabie i łopatę. Mamy wielką kaskadę, którą dzieciaki uwielbiają w każdym wieku. Jak widzicie, mój Bruno już jest naprawdę sporym chłopcem, a jeżeli ma do zabawy takie inżynierskie urządzenie, to chętnie z niego skorzysta. Mamy też bardzo fajne zestawy w torbach, gdzie praktycznie wszystko macie schowane. Konewka, wiaderko, łopatka, wiatraczek, mała ciężarówka i w ten sposób wygodnie to nosicie sobie na plażę. No i ulubieniec nie tylko chłopców, co ciekawe, duża ciężarówka, ona jest w jeszcze większym rozmiarze, zajrzyjcie do nas do sklepu i przekonacie się, że może być jeszcze większa, ale już ta myślę, że jest bardzo fajna do zabawy w piachu. To co? Zapraszam Was na zakupy do mamagama.pl, tam znajdziecie naprawdę fajne zabawki do piachu. A pamiętajcie, że plaża to jest taki samograj. Jeżeli dzieci będą miały dobre gadżety, to dacie radę spokojnie przeczytać książkę. Do zobaczenia!